Witajcie moi drodzy. Nie miałam możliwości się z Wami przywitać nad morzem ze względu na to, że bardzo wiało. Nie byłoby mnie po prostu słychać, dlatego witam się z Wami teraz po długiej przerwie. Mam nadzieję, że już dłuższej przerwy nie będzie, że filmy będą się ukazywać dwa razy w tygodniu. My jesteśmy w Urli, zjedliśmy sobie nad morzem śniadanie, a teraz przyjechaliśmy do Muzeum Oliwy z Oliwek. Urla i ogólnie region egejski słynie z oliwek. Dodatkowo powodem tego, że przyjechaliśmy właśnie do tego muzeum, jest to, że to muzeum założyła nauczycielka biologii Abdullaha, nauczycielka z liceum. Po prostu przypadkiem Abdullah znalazł to muzeum i okazało się, że założycielką jest jego nauczycielka. Przyjechaliśmy się spotkać z nauczycielką właśnie i obejrzeć muzeum. Zobaczcie, ile tutaj jest oliwy. Ja sobie tu pooglądam. Zaraz pójdziemy. Zobaczcie, takimi kołami miażdżono oliwki, żeby wydobyć oliwę z oliwek. Kafe mi? Kafe? Şey gibi. Burada yazıyor. Köprübaşı Kıraathanesi. 1935'te kurmuş. Oradan kalan malzemeleri almış. Zobaczcie. Kıraathane to takie miejsce, jak kawiarnia dla mężczyzn. Köprübaşı w tym miejscu, w Budży. I zobaczcie, co w takim w takiej kawiarni z 1935 roku, co tam mogło być. Przeważnie herbatę pito, zobaczcie. Jakieś takie nie wiem, czajniki czy samowary do przygotowywania herbaty. A tutaj Bakaliesi, czyli taki zwykły sklep z Budży. Budża to jest dzielnica Izmiru z 1936 roku. Tak wyglądał sklep. Zobaczcie, jakie hulajnogi drewniane. Wagi stare, kasa na środku. Fajnie to wygląda. Właścicielem był Hüseyin Efendi. O, zobaczcie, takie młynki można jeszcze kupić na bazarze w Kemeraltı. Zobaczcie, to jest korzeń. Korzenie, część korzenia drzewa oliwnego, która ma ponad 1000 lat. Zobaczcie, jakie ogromne. A tutaj koła do wyciskania oliwy. Zobaczcie, tam się wkładało oliwki i gnieciono, miażdżono te oliwki,
żeby wydobyć oliwę z oliwek. A to z czasów osmańskich podobno jest tutaj. Nie wiem, jak tutaj miażdżono oliwę, jak oliwki, jak wydobywano. Aha, tam jest pokazane. Jest na rysunku. Zaraz przybliżymy. Zobaczcie. Tak to wyglądało. A to chyba część statku, w którym przewożono oliwę. Tak mi się wydaje. A antyczne, nie oliwę, a wino. Przewożono statkami wino i zobaczcie, w takich właśnie dzbanach. Tutaj w takich glinianych dzbanach, co tu przechowywano? Oliwki. Tak przechowywano oliwki, zobaczcie. Gliniane dzbany i zakopane w ziemi. I w środku były oliwki. Niesamowite. I tu też różne maszyny do wydobywania oliwy. Zobaczcie tutaj. W kamieniu. Też chyba miażdżono oliwki, a tędy wypływała oliwa. Stary traktor. Niesamowite. A tutaj już maszyny. Później ta produkcja oliwy została zmechanizowana i... Kiedyś przechowywano oliwę. Zobaczcie, jakie są specjalne takie gliniane kadzie na oliwę. Tu można wejść chyba. Można wejść, można. Dobra, o, zobaczcie. Też tak przechowywano oliwę. Tutaj też jest część kawiarniana, gdzie można sobie coś wypić, zjeść i kupić oliwę z oliwek, różne produkty z oliwy z oliwek i wino. Zaraz Wam pokażę. O, na przykład mydełko. Płynie z oliwą i mlekiem kozim. Zobaczcie, jakie fajne. To jest duży żeli. Żel pod prysznic. Oliwa. O, Ayla, jak tu znajdziemy krem, to możesz tu sobie kupić krem. Zobacz. Nie chcesz? Ale tu masz z mlekiem kozim, na przykład krem kozie. Jest dobre dla skóry. Naturalne.
dżemy różnego rodzaju. Co tutaj mamy? O, fystyk esmesi, nawet sade jest. Ciekawe, ile ona kosztuje. Jest fendek, fystyk. I ceny są nawet. Zaraz coś kupię. O, dud pekmezi jest. Może jest pereksisy. Uzum pekmezi. Pereksisy, ale dud pekmezi to ja będę musiała chyba wziąć. To jest karadut chyba. Dobre żelazo. Kici pojno zupek mezy. Bardzo widać tam zjadę, bo ile się ile chcieć. Niestety okazało się, że Abdullaha nauczycielki nie ma, bo jest Bajram i wyjechali do Alaczaty. Trudno, Abdullah zostawił numer telefonu i mam nadzieję, że się z nami skontaktują. Byłoby bardzo miło, gdyby mogli się spotkać. Nastąpiła mała zmiana w naszym wyglądzie, ale to nie znaczy, że jest inny dzień. Dzień jest ten sam, my po prostu teraz jedziemy w odwiedziny bajramowe. Na Bajram w Turcji odwiedza się rodzinę, znajomych, składa się życzenia. My rano, przed południem pojechaliśmy do Urli, a teraz jedziemy do Manisy właśnie odwiedzić naszych znajomych. Zanim
Yengesi? Yok, ben yemiyorum. Deneyin. Tavuklar geldi. Yarın şey gidiyor. He, aslan gidiyor. Bize de geldi radyonu. Güzelmiş. Hocam kahve. Hadi alın. Bu bize mi sadece? Aha, yok, gelecek. Tamam. Siz içiyor musunuz? Yok, kızlar içmiyor. Ama limonata içersiniz. Ha, limonata koydum. Şöyle kesin. Tamam.